Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Co się zmieni na gorsze w Polsce, jeżeli Konfederacja nie będzie miała ani jednego europosła? W Polsce? W Polsce to będzie maksymalnie pozytywny, optymistyczny wynik, bo wszyscy zostaniemy w kraju i w związku z tym nasz potencjał tutaj będzie wzmocniony. Żarty, żarty, żebyśmy tylko takie problemy mieli. Żebyśmy tylko takie problemy mieli, bo niektórzy tutaj takim się dzielą ze mną wątpliwościami, czy mają oddawać głos na mnie jako kandydata w wyborach eurokołchozowych i czy przypadkiem tutaj sprawa polska na tym nie straci, więc żebyśmy tylko takie problemy mieli. Mandat eurokołchozowy, nie przeceniajmy jego roli, ale jednak jest pewnym narzędziem oddziaływania i mam nadzieję, że coś tam jednak z tych wyborów wyniknie. Panie Stanisławie? No, nie przekładają się wyniki do wyborów do Parlamentu Europejskiego na sytuację wewnętrzną w Polsce. Jest, jeżeli już, to raczej odwrotnie. Sytuacja wewnętrzna w Polsce, ten potępieńcze sfary, przekładają się na potępieńcze sfary w Parlamencie Europejskim. Z tym, że one już nie mają jakiegoś znaczenia zasadniczego, a to z tego powodu między innymi, że Parlament Europejski no nie ma jakichś zbyt dużych uprawnień stanowiących. Jest fasadowy. Tak, znaczy nie ma dwa uprawnienia, ma ważne. To wybiera, prawda? Führerin von der Leyen. Führerin i budżet zatwierdza. Tak jest. Więc to są dwa istotne uprawnienia. Natomiast w tej chwili, w tych wyborach, mogą te wyniki mieć wpływ jakiś również na sytuację wewnętrzną, wyjątkowo, dlatego że zgodnie z taką newtonowską zasadą każdej akcji towarzyszy reakcja skierowana w przeciwną stronę. I można zaobserwować w Europie taką reakcję na te wszystkie próby pogłębiania integracji, czyli budowy czwartej Rzeszy, no i te wariactwa, które w sumie nazywają się Zielonym Ładem. Zobaczymy, czy to są ostatnie podrygi historycznych europejskich narodów przed śmiercią, czy też jest to zapowiedź czegoś nowego. Jeżeli by to była zapowiedź czegoś nowego, no to się może przełożyć na sytuację w Polsce. Trzeba tam być. Trzeba być w tym rozdaniu, dlatego że to może być szczególnie ciekawe rozdanie. Raz z uwagi na tę trafną diagnozę, tę sytuację, że widzimy duże przyspieszenie frontu rewolucyjnego i skoro jest takie przyspieszenie, no to znaczy, że może przeciwnik, starsi, mądrzejsi, tak, wiedzą, że oni wiedzą, że czas nie jest nieograniczony, że muszą teraz dokręcić śrubę, wziąć za mordę, bo się stworzyć Wehrmacht eurokołchozowy, bo się to inaczej wszystko rozsypie. To zresztą widać gołym okiem, że Niemcy się śpieszą, już właściwie odrzucają wszelkie pozory. Chodzi o to, żeby stworzyć fakty dokonane i trudno odwracalne albo nieodwracalne przed wyborami listopadowymi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywało to pozwolenie, które prezydent Biden udzielił Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. Czyli koncesja podwykonawcy na Europę Środkową, czyli na Mitteleuropę, czyli na nas, prawda? Berlin z nadania Waszyngtonu najwyraźniej ma swoje 5, a może 15 minut, żeby tutaj to wszystko pourządzać. A jak rozumiem, jeżeli Niemcy mają urządzać nasze sprawy, no to oczywiście muszą się dogadywać z Moskalami ponad naszymi głowami, dobrze, jak nie pod naszym trupie. Na razie nie, na razie nie. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego Niemcy dostały w marcu ubiegłego roku pozwolenie na urządzanie Europy po swojemu? Albo się przerzucili na państwo położone w Palestynie. Odstąpiły Niemcy od strategicznego partnerstwa z Rosją,
mimo że przez cały rok wcześniej się migały, czy to zrobić, czy nie, i tam się tak miotały, ale kiedy Amerykanie wysadzili gazociągi bałtyckie, to już było im łatwiej podjąć decyzję. No i w to nagrodę, była taka wyraźna aluzja. Tak, w nagrodę za dobre sprawowanie, za odstąpienie od strategicznego partnerstwa z Rosją na rzecz strategicznego partnerstwa z Izraelem, Niemcy zostały wynagrodzone. Czy Niemcy zdążą to zrobić przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza przed objęciem urzędu przez prezydenta wybranego w listopadzie? Nie wiemy, kto to będzie jeszcze, bo łeb w łeb idą tam dwaj kandydaci. No ale tak czy owak, stwarzają fakty dokonane. Jeżeli się uda przeforsować nowelizację traktatu lizbońskiego do tego czasu... Czyli skasowanie tak, weta. Czyli będą... Co Warszawa wtedy oficjalnie popiera. Aha, no to będą stworzone fakty dokonane, już bardzo trudno odwracalne, czy w ogóle nieodwracalne. Zwłaszcza gdyby jeszcze Niemcy objęły Polskę swoją ochroną wojskową, do czego zmierza żelazna kopuła. Więc oni mają swoje okno możliwości i my mamy nasze okienko możliwości. Póki nie ma jeszcze Wehrmachtu eurokołchozowego, póki reżim kijowski, lwowski, banderowski jest związany wojną z Moskalami, my mamy okno możliwości, bo to są te dwie wojny, moja czarna prognoza, które Wojsko Polskie ma ewentualnie do stoczenia. Dwie realne wojny, dwa konflikty. Obronić się przed Wehrmachtem eurokołchozowym w wojnie o Zielony Ład, dyrektywę budowlaną i generalnie porządki eurokołchozowe. I tu dobra wiadomość, póki co Wehrmachtu eurokołchozowego jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma i tak długo, jak długo go nie ma, możemy jeszcze się prześliznąć, a z drugiej strony banderowcy no, mają swoje problemy. Tylko że jak tam zostanie zawarty pokój jakiś wieczysty, no to wtedy Ukraina, czy raczej masa upadłościowa tego państwa, będzie w poważnej potrzebie, pilnej potrzebie nominowania winowajców nieszczęścia narodowego. No i myślę, że nie pomaszerują na Moskwę, nie popłyną na Nowy Jork, Waszyngton, bo nie będą mieli już ani portu w Sewastopolu, ani może nawet w Odessie, więc znajdą sobie bliżej kogoś, na kim będą mogli wyładować swoje żale. I tymi ktośami, obawiam się, jesteśmy my. I im bardziej Polacy tutaj osłaniają tyły i w Warszawie jest podtrzymywana oficjalna wersja, że wszystko dla frontu ukraińskiego, chociaż już na szczeblu premierów i prezydentów mówi się o rokowaniach pokojowych, chociaż wiadomo, że w 22 roku te rokowania w ogóle zostały przeprowadzone, że było porozumienie, był jego projekt i wtedy ekspresowo Londyn, premier wylądował w Kijowie i skasował całe to porozumienie pokojowe, więc wszyscy o tym mówią, tylko my mówimy o kontynuacji tej wojny aż do zwycięstwa, którego kryteria wyznacza ex-marszałkini Gosiewska i marszałek rotacyjny Hołownia, no to na kimś gniew Ukraińców może się skupić i skrupić. I tego przed tym chciałbym, żebyśmy się uratowali. Idziemy do eurokołchozu. Niestety bez pana redaktora Michalkiewicza... Nie pęknie mi serce. Ale pan redaktor Michalkiewicz jest odporny na ciśnienia i wewnętrzne, i zewnętrzne. Serce nie pęka na robocie. Jak nie w tym rozdaniu, to może w następnym. Głosujcie, szanowni państwo. Każda pliszka swój ogonek chwali, więc ja chwalę. Drużyna Brauna, kandydaci rekomendowani przez Konfederację Korony Polskiej na pudle we wszystkich okręgach. 3 jedynki, 9 dwójek, 1 trójka do eurokołchozu. Dziękuję.